Więc tak jak mówię, półtorej godzinki do końca tej edycji Helevatora. Tak jak już powiedziałem, przez to, że ten event wychodził, ta edycja Helevatora wychodziła tak naprawdę razem ze startem EU10, to szczerze mówiąc jakoś tak, no powiedzmy, bardzo się nie napinałem. Klikałem sobie, bo klikałem, odbierałem te nagrody, jest to oczywiście bardzo fajny boost dla postaci, dużo rzeczy leci, bardzo fajny event dla graczy free to play, ale jakoś się nie napinałem na kontakt, żeby tu nie wiadomo jak tryhardować, bo uznałem, że mija się to z celem. No i mamy EU1, na którym sytuacja już jest raczej przesądzona z tego co widzę. Tu wszystkie osoby są wliczane do naszych punktów, więc raczej top 3. Na EU1 Asylum wbija top 3. Mamy tutaj, no, 300 powiedzmy 50 w zaokrągleniu tysięcy straty do top 1, niecałe 200 tysięcy do top 2. No raczej jest to już nie do nadrobienia. Dobijemy do naszego maksa i już nie będziemy tutaj bardziej tryhardować. Nie, biżuteria się w ogóle nie liczy, przeks, tylko zbrojownia. A jeżeli na przykład, nie wiem, tak jak na druidzie masz broń Magusia, itemki zwiadowcy, dobrze pamiętam, że tak to jest na druidzie, no to wtedy się faktycznie broń nie liczy, no nie? No bo ciężko to zgrać. To też zależy od klasy postaci. Wiedziałeś, że na serwerze, gdzie podobno miałeś swoją pierwszą postać, jest zajęta nazwa Neutral Kocham Cię, sporo masz fanów. No to fajnie. Pozdrawiam, widza. Od której masz jutro live'ika? Od 16, tak jak zawsze. Kurde, no czemu to nie siada? Jeszcze jednego powinniśmy kliknąć. Ja tutaj też na tych postaciach leciałem tak, że jak już widziałem, że jest ciężko, tak jak na przykład teraz, i kolejny przeciwnik nie dawał mi, nie wiadomo, może bez kitu kupimy, tylko no tutaj bez jedzonek mi to... Widzowie, nie śmiejcie się. Do tego 2-2-4 leciałem tutaj bez jedzonek żadnych. Nie musiałem żadnych jedzonek używać, żebyśmy mieli jasność. Także no coś się zbugowało ewidentnie. Mówię, jak na przykład właśnie doszedłem do 2-2-4, tam już na 2-2-3 był problem. Widziałem, że tu jest tylko gold, to już sobie odpuszczałem, nie? Ale to wam jeszcze jakiś tam ranking gildyjny i tak dalej, te piekielne żetony w twojej gildii, to wam pokażę, jak już się faktycznie event zakończy. Natomiast na tym koncie nie ma co tryhardować. Lecimy dalej, mamy EU5 i na EU5 jest dość duża niespodzianka, szczerze mówiąc. Dlatego, że gildia, która swego czasu była top 3, była bardzo w plecy względem top 2 i top 1, czyli Order 66 i Tavern Flotę, na EU5 ma top 1 i to ma bardzo dużą przewagę. No może nie bardzo dużą, ale to jest 100 tysięcy punktów ponad. Czajcie. Tutaj się już wszyscy liczą z tego co wiem. 44 miejsce. Dobra, no bo jeszcze nie klikałem dzisiaj. Odczep się, hejterze. Także no, niby tutaj w rankingu jesteśmy top 3, ale w Helevatorze pokazaliśmy pazurek. Dobra, dociskam tutaj. Tu możemy troszkę docisnąć jeszcze, żeby na pewno wspomóc gildyjkę. Dwusetny level po 3 dniach. No widzowie, no cały budżet się skończył na EU5 na pierwsze 3 dni. Dlatego już to wygląda tak jak wygląda. Co mogę wam powiedzieć? Tu możemy jeszcze pokupować jakieś te buściki. Ile będzie czasu na odebranie klejnotu po hele? Będzie mi się opłacało jak wezmę po czasie, gdy wbiję więcej leveli, to może mieć ten klejnot większe staty? Tak, tak to powinno działać, Syryj, i będziesz miał tydzień na odebranie nagrody z Helevatora. Więc może nie zawsze jest sens jej odbierać od razu, tylko właśnie wstrzymać się, wbić jakieś levele i powinno być git. Sianko ksiądz, witam serdecznie. Dobra, to nam jeszcze siadło.
Tu nam jeszcze dwa siadły. Dobra, mamy top 17. Sianko Shogun. Zmienili to, teraz chuja to da, że poczekasz, poważnie? Dobra, tu nam daje samego golda, mamy odporność na ogień, my mamy błyskawice w broni. No wystarczy. Coś tam nadgoniliśmy, jesteśmy w top 20, nie ma tragedii. Jak nasze gemy, które jeszcze niektóre są z 10 kopalni, to faktycznie nie ma tragedii. Lecimy dalej. EU8. Pisali o tym na EU10 wczoraj, nie wiem czy to jest pewne, ale chyba tak. A to nie wiem, szczerze mówiąc. No i co? EU8. No z tego co widzę, pewne top 7 również. Wiecie, jakby to była różnica, nie wiem, 5000 punktów, 10, nawet 15. No to jeszcze by coś było do ugrania, nie? Ale no na EU8 niestety top 7, co nie jest dobrym wynikiem. Tak, tak, to jest moje konto, Bart Bobel. To nie jest dobry wynik zdecydowanie. Myślę, że na ten moment na spokojnie o top 5 moglibyśmy powalczyć. Ale no... No tu ziomeczek Elevatora to już chyba od paru dni nie klika. Z tego co widzę. A był 2 godziny temu. No jest jak jest. No na EU8 jest bardzo duży problem, żeby znaleźć mocnych Polaków. Jak się chce robić tylko i wyłącznie gildię polską, no to jest ciężko, nie ukrywam, że jest ciężko. Jednego ziomeczka mam tutaj do podmianki, ale on też nie chciał wychodzić z gildii w trakcie Elevatora. Dołączy do nas po Elevatorze. No jest jak jest, dobra. To tu też doklikamy, żeby oczywiście mieć to z głowy. Usuń tego nekro, bo wstyd? Czemu wstyd? No. Może kolejna edycja nam pójdzie lepiej, kto wie. Na EU8 były spore plany? No były spore plany, to prawda. No mamy... EU8 wyszło latem, EU8 wyszło w listopadzie zeszłego roku. Dokładnie, 17 listopad. Ale no co ja poradzę, no mamy najmocniejszą polską gildię na tym serwerze. A że postanowiły tutaj grać takie gildie jak... Freedom, które totalnie rozjebało. All That Matters też, w chuj mocna gildia. Kurwa, jak ktoś śledzi EU8, ten wie, no jest tu bardzo dużo mocnych gildii. 3-6-3 średni, 3-5-7, 3-5-3, 3-5-2, 3-5-0, 3-4-7. No i my mamy też 3-4-7. Ale właśnie tak jak napisał... Czekajcie moment. Dobra, jeszcze 3. Tak jak napisał Inflagranti, full polskie gildie nie mają sensu, nawet jak znajdziesz 50 graczy, to jak ktoś skończy, musisz podmieniać za dużo słabszych. Dokładnie. Właśnie powiem ci, że jak na EU10 szuka... EU10 podkreślam, które było o wiele bardziej... no takie wyczekiwane niż EU8. To też mieliśmy problem znaleźć stały skład, pełny skład z ludźmi, którzy kupują 7200 grzybów minimum na start. Też było ciężko skompletować gildię no, z takimi Polakami, nie? Więc faktycznie, mając na uwadze EU8 i EU10, no to może faktycznie lepiej jest tworzyć gildię międzynarodową. Tak jak to robi na przykład Sombej. Sombej robi gildię międzynarodową i widzicie, wychodzi mu to całkiem nieźle. Na EU10 jest chuj Polaków, tak szczerze? Tak, no jest dużo Polaków, ale wiesz, Polacy się rozeszli po różnych gildiach, nie? Polacy chyba najczęściej kończą już w początkowej fazie serwera? No, też coś w tym może być, to prawda. Wiecie, ja to już powtarzałem przed startem EU8. Gdyby się Polacy zjednoczyli, wszystkie topowe postacie polskie, wszyscy topowi Polacy z danego serwera poszliby do jednej gildii, no to by naprawdę można było pomyśleć o czymś większym, nie? Żeby no, zrobić jakiś większy projekt, mocniejszy.
Ale no tak się nie da, bo ten tego nie lubi, ten z tym nie zagra, ten ma do tego problem, ten to, ten tamto. No i jest jak jest, nie? Tutaj też zresztą na EU8. Co? Mamy gildię Działkowicze. Tu też jest sporo mocnych leveli. Mamy gildię Shadow Syndicate na EU8, z którą może coś tam będziemy razem tworzyć w przyszłości tego serwera. To już akurat o tym wspominałem. Może tutaj połączymy siły. Ale wiecie, no zobaczcie, ile tu jest mocnych jednostek w tych gildiach, nie? Jakby to wszystko zebrać w jedną gildię, to by było super. Ale no, nigdy się tak nie stanie. Dobra, wystarczy tutaj. Docisnęliśmy mocniej niż ten, tu już sam goldzik, nie ma sensu. Nic to nie zmienia. EU10 może na koniec. W50. W50 top 2. Crit Happens totalnie nas rozjebało. Nie oszukujmy się. A my totalnie rozjebaliśmy rycerzy. Więc no, tu się również nic nie zmieni. Nie oszukujmy się. Dobra, lecimy. Żeby jeszcze trochę docisnąć. Czy byś grał z Zakreble? Grałbym! Na W58 na początku byłem w gildii z Zakreble. Co mi to zmienia, że go mam w gildii? W sensie, no dobra, jak chcemy myśleć o jakimś mocnym polskim projekcie, no to jakby sam rozumiesz, no. No chyba nie muszę nic więcej mówić, nie? Połączysz kropki, zrozumiesz, że nie bylibyśmy razem w takim projekcie, ale kurde no, czemu nie? Co wy myślicie, że, nie wiem, ja jestem taką osobą, że mi robi różnicę, z kim ja jestem w gildii? Natomiast no, na W60 mamy bardzo mocną gildię i jest ona, z tego co wiem, głównie polska. No i można jakby się przełamać dla tych pozostałych 48 osób, żeby tam tworzyć coś fajnego razem, nie? No dokładnie, właśnie miałem to powiedzieć, Kakir. Jak z kimś się nie lubisz, to przecież nie musisz, nie wiem, pisać z nim na czacie gildyjnym, rozmawiać z nim i tak dalej. No ale w gildii jednej można być, no. Tak, Przeksik, to wiem, spokojnie. No nie wiem właśnie, Diablo Fire. Ktoś tam mówił, że nie działa odbieranie późniejsze. Ktoś tam mi mówił, że działa. Ja bym na wszelki wypadek poczekał, jeżeli się nie śpieszy. Shakes to gra drużynowa. Sorry, musiałem cofnąć czat. Shakes to gra drużynowa, ale nie ma styczności z drugą osobą? No tak, tak. Masz dużo racji w tym, co mówisz. Dobra, no tu mamy rekord 366. Kliknij wel i przeczytasz zasady odbierania nagrody. Zmienili zasady, przeczytaj teraz. A, tutaj. A, bez kitu. Moment, w którym odbierasz nagrodę, nie ma na nią wpływu. Jej wartość określana jest w chwili zakończenia wydarzenia. Dobra, czyli można od razu odbierać. To prawda. No to skoro jest to tu napisane, no to faktycznie tak jest. Dobra, tak jak mówię, na W50 rekord mamy 366. To było w pierwszy dzień Elevatora, żeby sprawdzić siłę naszego Magusia. A teraz skończymy na 354. Nie ma sensu dalej, lecimy. Szkoda czasu. Dobrze, jak wygląda W55? No tak samo. Top 3 i nic się tu przez tą troszkę ponad godzinkę nie zmieni. Kurde, no nie ma żadnych close bitek, nic się nie dzieje póki co? Ja nie wiem, naprawdę.
Witam, od czego będzie zależna moc gemu z eventu Elevatora? Jeszcze to pytanie oplułem przypadkiem. Incubis. Będzie zależna od ilości rycerzy w gildii, od poziomu twojej kopalni klejnotów i od poziomu twojej postaci. Wiem, Przeks, nie będę, to już mi... Ale to, wiesz, że jak coś takie opiszesz na czacie publicznym, to też to nie pomaga za bardzo. Ale no, w każdym razie już mi Szymuś pisał na PW przed streamkiem, także luz, wszystko wiem. Siemko, Faren, witam. Sianko, Fifiak. 2,78 blok chyba? No to jest mój max. Zobaczcie, ile tu w ogóle z Sombej napierdolił punktów. Co jest? Jakie on ma staty? Magiem, no. No on tutaj od dawna idzie na golda, on na tym serwerze gra chyba na golda od 450 levela, więc podstawy ma lepsze jeszcze. Ale no kurwa mać. Nieźle. Dobra. Okej. No, być może blok... Już mamy tutaj na tym woju, ale nie ma to znaczenia. Lecimy dalej. W58, widzowie. Nasz bardzik. Jak to tu wygląda? O kurwa. Fun fact, 7 na EU1 jest na tym piętrze co ty wojem? Poważnie? Ja jebie. Tak, tutaj mamy bitkę. I to taką close bitkę. Zobaczcie w ogóle na Sombeja tutaj. Dobra! To tutaj lecimy na jedzonkach w takim razie. Trzeba wspomóc trochę gildyjkę. Bogowie, walka bez kitu. Nareszcie jakiś serwer, gdzie może się coś zmieni, jak poklikamy. Dobra, na szczęście go nie ubiłem. On wszystko na dodatkowym upie robi, tak, i on... Ja nie wiem w ogóle, tak szczerze, w sensie... No ja na S40 też trochę edycji robiłem tak, że od początku do końca na czekoladkach. A chyba nie miałem aż takiej przewagi nad top 2 w tym rankingu elevatorowym. Nie wiem, no Sombe jest pojebany, jeżeli chodzi o elevator. To jest osoba, którą bardzo dobrze jest mieć w gildii właśnie na takie eventy. On tyle tych tokenów rucha, że to... Ja nie wiem, coś pięknego. Dobra. To bijemy może do maksa na ciasteczkach naszych. W sensie do naszego maksa na ciasteczkach. Jeszcze 4. Okej, jeszcze 2. Pawlo, na Tornado nie sprawdzisz, dlatego że w SF Toolsie, jeżeli chodzi o Tornado, to są tylko takie największe bloki. Na zdrowie, rybko. To są tylko takie największe bloki, które najciężej pokonać. Innych przeciwników nie ma. Dobra, cyk. Czy tu jeszcze pójdziemy na tym?
Dobra, jeszcze nam trochę siadło, okej. Ja tu w sumie na W58 nie dociskałem aż tak. Więc może jeszcze byśmy coś zrobili. W tamtym momencie dużo osób tak robiło na E40, więc nie było różnicy takiej, okej. Dobra. Skoczyliśmy na top 4. To jest kto? To jest Maguś. Za te ciastka też dostajesz więcej tych żetonów? Tak, CSS, dokładnie tak. Dobra, to nam jeszcze siadło. Kogo teraz mamy? Teraz mamy Woja. Jego może też byśmy zrobili jeszcze na ciasteczkach. Na razie nie, Konrad. To jest w sumie pierwszy serwer, na którym tryharduje Elevator, więc na razie nie. Dobra, siadło. I teraz mamy Magusia. Jaką my mamy runkę w broni? Ogień. No to niedobra na tego przeciwnika, ale dobra, spróbujemy jeszcze na tych boostach. Kurwa, myślałem, że się nie kupiło. PL40 waiting room. Zaraz, zaraz. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że na W58 będziemy musieli docisnąć. Także na spokojnie. Sadek. No coś tam wyszło, ale to wiesz. Clickbaitik został zrobiony u tamtego użytkownika. Co ci mam tłumaczyć? Mam to w dupie. Może tak. Dobra, spróbujmy co innego. I to jest kto? To są błyskawice, czyli brońkę mamy dobrą. Nie, no co ty, SKZ? Chyba nikt nie... W sensie nie oglądałem też tamtego filmu, więc nie wiem co on tam... Nie wiem co on tam gadał. Ale no wątpię, że powiedział coś takiego. Serio podjebałeś turora przesada? I ta emotka. Poczekaj, poczekaj, Sadek, w sensie, sorry, że ci tak odpowiedziałem trochę na odpierdol, ale jestem skupiony teraz. Jak to tu wygląda? 15 tysięcy punktów. Tu mamy ogień, jakbyśmy zmienili. Laguje, bo z sombej na dwie klawiatury leci z enterem. Bez kitu. Dobra, siadło nam jeszcze. To jest kto? To jest Woj. Dobra, też nam siadła. To jest kto? To jest zwiad. No zwiada też powinniśmy docisnąć. Oj, oj, oj. Jutro też dropy? Tak, jutro są dropy od godziny 17, 2 na 3. Zobacz procenty na SF Toolsie, w sumie możemy, no. Nie no, na tego mamy 0,14. Nawet z tym boostem i z odpowiednią runką. Bo mamy runkę na zimno, tu są błyskawice. Dobra. Bez sensu. Potem na kolejnego 0,12.
Bez sensu, no ale dobra. Nie wiem ile... Sianko płomień. Nie wiem ile mieliśmy punktów na początku. Tak czy inaczej troszkę pomogliśmy gildyjce. No zobaczymy jak to się rozwinie, nie? Złote piwo kup? Kupowałem już. Koksu, ja tu miałem maksa do tej pory 2,5,4 chyba. Już mamy 2,7,1. No cisnąłem co mogłem, no jesteśmy top 4. Sombej też już chyba docisnął. Shinu w ogóle 300 wbił. No oni tutaj we dwójkę ładnie. No ale widzicie, to jest to, gdybym się skupił bardziej na tym elevatorze, sprawdzał jak to wygląda, to pewnie ja bym też tutaj więcej żetonów wycisnął przez te 10 dni. Ale no zobaczymy, może się uda, może się uda. To tobie jeden odbić. Oleję sprawę niestety, to prawda, ale na każdym serwerze olełem sprawę. Mówię, przez to, że się sfokusowałem na EU10, to ten Elevator, ta edycja mi tak przeszła bokiem jakby. Trochę XPP z tego, że ludzie nie się dają tak baitować i nie ogarniają beczki. No tak, w sumie to masz dużo racji, ale bardzo dużo osób nie zna atmosfery panującej na Twitchu, nie ogląda tego. Podejrzewam, że masa graczy Shakesa weszła na Twitcha dopiero jak się dropy zaczęły, bo tak to ich nie interesowała ta platforma. Także no... Trudno. Ja nie będę nikogo uczył, jak działa internet. Jak ktoś rozumie, to jest gitem, jak nie rozumie, to jego sprawa. Tydzień, Pawlo, tydzień jest na odebranie nagród. Kurde, no ale... Żałuję tego W58, powiem wam szczerze. Trochę mam takie wyrzuty sumienia, bo faktycznie z punktami mogłem siedzieć gdzieś tu, gdzieś z Shinu. Chociaż nie, no może aż tak to nie. Ale no parę tysięcy jeszcze bym mógł wycisnąć na pewno. Ale no z drugiej strony ludzie mają po 80-70 koła, a są też osoby, co mają dwa razy mniej, więc... Jest jak jest. Lecimy dalej, W60. I co my tu mamy na W60? No też pozamiatane. W ogóle nie pamiętam jak to wyglądała ostatnia edycja. Chyba mieliśmy top 1. Karondor, o Karondor, ty jesteś. Ty może pamiętasz jak to wyglądało. Tu chyba mieliśmy top 1 w zeszłej edycji. No w tej niestety zostaliśmy, brzydko mówiąc, totalnie rozjebani. Totalnie rozjebani przez Worst Nightbur. Mamy top 2. Top 3 w sumie nie tak za nami daleko. Ale no jednak za nami. Ale zobaczcie, w ogóle ten serwer ma już 1,5 roku. Plus minus, niecałe 1,5 roku. Zobaczcie, że tu między gildią top 2, 3 i 4 jest jeszcze dość close. Jeżeli chodzi o punkciki. No dobra, to tutaj dociśniemy, żeby tam jeszcze troszkę docisnąć. Top 1, ale na styk, w ostatnich minutach przebiliśmy ich, okej, no właśnie. No to wtedy było na styk, ale było, a tutaj już nie jest na styk. A w ogóle mamy jeszcze kogoś... Nie no, wszystkich punkty licz. No jest jak jest, dobra, nieważne. Może pokupuję trochę jedzonek, żebyśmy jeszcze na pewno wspomogli w utrzymaniu tego top 2. Bo why not? To był nasz blok. Przebiliśmy go, teraz mamy koło, teraz mamy Woja. Woja, w ogóle no tak, no jesteśmy owcą demonów, więc tutaj raczej na Magusiu się będziemy blokować. O, i teraz mamy Maga, dobra, coś możemy kupić. Teraz oddaliśmy do Legacy jedną osobę, żeby utrzymali miejsce. No ale myślisz, że z tą jedną osobą byśmy mieli top 1? Chyba nie, no nie?
Bo nawet z podmiankami nie było szansy na top 1. A, no właśnie. Atalanta Bolonia 1-1S. A co ja tam obstawiłem? Bo już nie pamiętam. Over 1,5. A, no to zajebiście. Dobra, tu jeszcze byśmy chcieli przebić. Cyk. Jaki rozkład gemów i statystyk na łowcy demonów? Czesiu, ja bym szedł 3 razy więcej z ręki od HP w podstawie. A gemy, no to tak, jeżeli ciągle używasz tych na jedną statę, to z 2 na HP, reszta na z rękę. Sianko Szmytu, witam. Dobra, cyk. To jest kto? To jest zwiad. To zwiad raczej pada łatwo. Teraz mamy Woja. On nam daje tylko golda. A, i tu mamy jedzonko i to jest zwiad. Dobra, to on też nam padnie. Teraz mamy Woja. No dobrze by się było wbić do top 5 z punkcikami, nie? Moja gildia ma 6,6 miliona punktów. O kurde, to dużo bardzo. Ale to jest ta gildia po fuzji, nie? To tam pewnie dużo osób klika regularnie. A, to jest Maguś. I tu widzę, że ten ziomeczek też ma na nim bloka. Dobra. W sumie po tych fuzjach mogą być jakieś pojebane ilości punktów, to prawda, no. Dobra, trochę odskoczyliśmy. Niech będzie. Jesteśmy top 6. Tu Klifek w ogóle ile punktów zrobił. I jeszcze nie zna swoim maksie dzisiaj. Nieźle. S40. Tak jak mówiliście, S40 waiting room. No tutaj póki co sytuacja wygląda na przesądzoną. Ale nie wiadomo, czy tak będzie. No mamy jeszcze 40 minutek, troszkę ponad 40. Oczywiście postaramy się wspomóc gildię. Postaramy się wspomóc gildię jak tylko możemy. Więc może zacznijmy, tam w ogóle skipnąłem ciastka. Może zacznijmy od ciasteczek na dobry początek. Tak jak na S40 zawsze leciałem z ciastkami. Tak, no na tej edycji też nie leciałem z ciastkami. Tak jak mówię, no ta edycja przeze mnie totalnie opluta. Ale no zazwyczaj tam przynajmniej w tym top 20, top 25 gildii byłem, więc no lepsze to niż nic, nie? Sianko Venture, witam. Dobra, git. Kurde, to kliknąłem bez ciastka, szkoda. Bo tam były owocki, ale niech będzie. I tu mamy rekord 320. Ale tu widzę, że w ogóle Karondor dobił do 337. Okej. Ciastko ci daje plus 10%, plus 10 więcej łupów za walki. Głównie po to się to kupuje. Co pokazałem, Jamo? Przecież nic nie pokazywałem. Pokazałem tylko... Pokazywałem tylko topkę, w sensie top 10. No. No ale to akurat mogę pokazywać. Ranking gildyjny, ogólny. No ale co w tym złego? Słyszysz to gówno co leci, czy masz chuja w uszach?
Rodo, słyszę. Ale to wpisz wykrzyknik song, zobacz kto to dodał. No i ta osoba ma chyba chuja w uszach w takim razie. Ja tu jestem tylko klaunem w cyrku, to widzowie dodają. Bo to jest song request. Aha, okej. No. To przepraszam, nie ma problemu. Ja się nie obrażam. Jak nie przebijesz, to zaczynam wpisywać na home kod z Sombej. Oj! Karondor? No to przebijam w takim razie. Mocne słowa tutaj padły. Nie no, Szymuś. To już weź jakiegoś Sombeja czy coś. Szanujmy się. Jako prowadzący strumyk chyba możesz skipa kliknąć? Mogę, no ale song request jest tylko dla subskrybentów i dla VIP-ków. Więc no jeżeli ktoś ma tego suba i chce akurat tej nuty posłuchać, no to czemu mam ją skipować, nie? Powiem ci szczerze, że ja się tak trochę wyłączam na song request, w sensie ja się skupiam na giercy, ja nawet nie wiem dokładnie co mi leci w słuchawkach. A no i w ogóle widzowie przypominam, jeżeli jest ktoś na streamku, dawno nie było Prime'ika. Jeżeli jest ktoś na streamku, kto ma wolnego Prime'a, jeszcze go nie zużył na żadnym kanale, to niech da Prime'ika u Neutralka, proszę. Sianko zielono mi, witam. Dobra, kto to jest Maguś, ale nam padł. Teraz mamy Woja. Tu jest Zwiadek. Zwiadka też raczej klikniemy bez problemu. Cyk. Cel obserwujących zwiększ, a to później zwiększę. To jest kto? To jest Maguś. Zwiadek Maciek. O, siadło jeszcze. Dobra, i Zwiada też klikniemy. No, ale to już jest taki maksik z naszej strony, więc teraz już zamiast kupować ciasteczka, w sensie no nie wiem czy maksik, bo tu jeszcze nie tak ciężko pada, ale zamiast ciasteczek i wydać nie wiadomo ile grzyba, to już będziemy boosty kupować do stat. A zobaczmy w ogóle jak wyglądają procenty na SF Toolsie na tym koncie. 7% na tego Woja, to jego jeszcze klikniemy na luzie. Na kolejnego maga mamy 0,02 i na 3,39 mamy not possible. Czyli no dobijemy do takiego jak Karondor z tego co widzę. W ogóle to jakbyśmy trafili złote piwka. Kto odebrał skipa? Zielono mi. A w ogóle zielono mi pytał jak na Magusiu Elevator. Tak to wygląda. Mamy rekord 3,66, dzisiaj dobite 3,54. No bo i tak się tutaj nic w rankingu nie zmieni, więc już nie dociskam. Z deszczu pod rynnę? No w sumie tak. Coś w tym jest. O dobra, są złote piwka, okej. No i teraz mamy tego Magusia. Jak my mamy tutaj zimno, to możemy zmienić na błyskawice na przykład.
I lecimy. Kosurn, dziękuję ci pięknie za subika. Pierwszy miesiąc, mam nadzieję, że nie ostatni. Witamy w rodzince. Jeżeli masz ochotę, wbijaj na mój serwer Discord dla widzów, połącz konto Discorda z Twitchem, dostaniesz rangę subskrybenta. Dziękuję pięknie. Koksu, on tak na każdym serwerze ciśnie, wiesz? To akurat u niego nic dziwnego. Dobra, mamy jeszcze jednego boosta. A zobaczmy procenty, jak zmieniliśmy te runki. 0,08. Potem na kolejnego mamy 0,06. A na kolejnego not possible. Dobra, no mogę jeszcze poklikać troszkę. Ale no docisnąłem ile mogłem. O kurwa. Tu mamy ogień. Na ogień nic nie mamy. Tego to się nie spodziewałem. Przez ile dni można odbierać nagrody z Elevatora? Przez tydzień. Sianko Miechu, witam. No way. Tu mamy co? Błyskawice, dobra. To zmieniam na zimno. No ten nam daje owocki. Jego by było dobrze jeszcze ubić. No tak, nie liczy piwek, ale jak zmienisz sobie statystyki ręcznie, no to wtedy będziesz widział procenty, nie? Kurwa, no może te złote piwka bez kitu jeszcze byśmy kupili. Jakby się wylosowały. Dawid, no ten jeden poziom kopalni ci akurat dużo nie da, więc jeżeli nie masz potrzeby jeszcze ulepszania kopalni, to nie ma co. A może to byśmy spróbowali? Skoro nam już wyleciało. Chce dać? Widać, że chce paść. Tak, mi de plagi doktor, dokładnie. Dobra, no złote piwka. Na złotych piwkach jak nie padnie, to już nie padnie. A chciałem dobić 120 koła żetonów. Żeby tak ładnie było. O, są. Jeszcze reloga trzeba zrobić. Dla świętego spokoju. I lecimy. No i mamy to. Teraz mamy woja, dobra. Na woja to raczej zwykłe piwka wystarczą. Dobra, do kolejnego maga. O, to jest ten. No on też daje nam owocki, ale już 121,5 koła punktów. 3, 4, 5, rekord. Może być. 3 jedzonka to trzeba zgarnąć. Zobacz ile ja tu mam jedzonek już. Pójdzie, mówicie, że pójdzie. A zobaczmy procenty jeszcze z ciekawości. Widzowie, my jeszcze musimy EU10 ogarnąć, więc Nie zagadujcie mnie tu. 002. Chociaż czekajcie, bo my tu, jakbyśmy doliczyli, jakie my tu mamy staty? 154,5 koła.
154 500. I piwka nam dają tylko z rękę, tak? Czy jeszcze coś? A jeszcze brońki zmieniają. O Jezu, 1375 2138 1375 2138. I mamy jeszcze 953-2561. 953, wiem, koksu. 2561, chyba tak? Tak, dobra. I teraz sprawdźmy. Do północy, Dejakuses. Dzisiaj do północy. Kurwa! 5,5% mamy na niego. A na kolejnego mamy 1. Dobra, to jeszcze tego przeklikam. No, siedzi. I za tego mamy samego Golda. Starczy, starczy. Nie ma co szaleć. EU10, widzowie. Ostatni serwerek. Jak to wygląda na EU10? No było close. Sianko Municzku, witam serdecznie. Było close w pewnym momencie. Tu w ogóle jeszcze kogoś nam dolicza. Już mamy full. Mamy full. Było close w pewnym momencie. Ale no, niestety nie udało się zdobyć trzeciej pozycji. No tutaj Game Miners i Royal totalnie, w sensie, no niby nie widać tego, że oni są tacy mocni w tym rankingu, ale no oni są totalnie nie do zdobycia, nie do pokonania, o może tak. No, ale top 4 jak na takim mocnym serwerze też jest git. No i jeżeli chodzi o nagrody, to akurat... No tak wam powiem szczerze, że... Już chyba wolę czwartą pozycję i nie mieć tego trzeciego miejsca, niż mieć tą brązową ramkę. Tak totalnie szczerze, ale dobra. Nie no, ale to bez kitu wam mówię, no brązowa ramka wygląda tragicznie, w sensie ramka, to jest tło bardziej. Ale no wygląda to tragicznie, więc jest jak jest. Dobra, 101. Czy my tu chcemy kupić? Możemy kupić w sumie. Ale my tu nawet z boostami... Sianko Lukasek. My tu nawet z boostami za dużo nie zrobimy. Jeszcze mamy jakieś jedzonka do zdobycia. To spróbujmy. Chociaż to jest Woj, to dla niego by była chyba lepsza siła. W końcu dzisiaj lustro skończyłem, by the way. No ja jeszcze nie skończyłem na tym serwerze, więc jest jak jest. Dobra, siadło nam jeszcze. I teraz mamy Magusia, z tego co widzę, tak. Dobra, mamy top 10, nie ma tragedii. Jedzonkę jeszcze zgarnięte. Not bad jak na ten serwer, dobrze. No i zostało nam jeszcze 20 minutek. Więc no zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać o 20:00. Gdy już wszystko zostanie podliczone i nagrody zostaną rozdane. Skoro nagroda się już naprawiła, to odbieramy i sprawdzamy, jak to finalnie wyszło na każdym koncie. Dużo pytań powstało, też tam w międzyczasie, jak klikaliśmy elevatorek, to wyszło, że nie ma sensu czekać z odbiorem przede wszystkim przede wszystkim legendarnego gemu z elevatora. A, już tutaj nie ma tej instrukcji. W każdym razie gem liczy się w momencie zakończenia wydarzenia, więc nawet jak poczekacie ten tydzień, bo generalnie jest tydzień na odbiór nagrody, tu sobie możemy kliknąć, dokładnie, mamy tydzień, to i tak nic to nie zmienia. I tak nic to nie zmienia, więc najlepiej odbierać od razu. Nawet jak wbijecie 100 leveli, to siła gemu
będzie taka sama, jak byście odebrali przed wbiciem tych 100 leveli. No mam nadzieję, że każdy rozumie, o co chodzi, bo prościej już chyba nie da się tego wytłumaczyć. Dobrze, no tutaj trzecie miejsce. Tło za trzecie miejsce. Tak jak już wspomniałem, to już bym wolał nie mieć żadnego, bo nie wygląda to zbyt dobrze. Chociaż jeszcze z tym awatarem to się wcale tak źle nie kombi. Ale no rozumiecie. Jakie tutaj w ogóle nagrody? Mamy 153 miliony, 80... W ogóle nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce są takie same, tylko różni się tłem. Ale to już tak zawsze było. No, i tak to po prostu wygląda. Gemik 1250. Więc słabszy niż tutaj dostawaliśmy, bo już dostawaliśmy pod 1300+. Potem go sobie ogarnę. Lecimy dalej, żeby tu nie przedłużać. Tu nam się skończyło coś budować w międzyczasie. Tu mamy top 1. Tu mamy top 1. Czyli bardzo duża niespodzianka. Bardzo duża niespodzianka, że Tanet osiągnęło pierwszą pozycję w Hellevatorze. I to z przewagą 100 tysięcy punktów, więc bardzo dużą. Super. I jeżeli chodzi o nagrodę, no to mamy złote tło. Cyk. I tutaj akurat złote tło będzie się bardzo ładnie kombić z naszym secikiem. Może nie z awatarem, you know, ale z secikiem jak najbardziej. I tu gemik możemy podmienić, bo tak jak mówiłem, co niektóre mam jeszcze z 10 kopalni. Cyk. Nie pisz tak, Walu, nie pisz tak, nie wolno tak pisać na Twitchu. Usunę ci. Dobra, lecimy dalej. Coraz więcej tych kont mamy do sprawdzania. No i U8. Myślę, że nie muszę się tutaj wypowiadać za bardzo. Niestety, siódma pozycja. Jeżeli chodzi o nagrody, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Sprawdźmy Beryla i po prostu idźmy dalej. Nie komentujmy za bardzo. 527. No, damy na jakiegoś Magusia. Why not? EU10. EU10 pewnie top 4. Dokładnie tak jak to miało miejsce już wcześniej. Tak wyglądały nagrody. Tu możemy jeszcze odebrać. Odbieramy berylek. I na EU10 oczywiście berylka od razu dajemy do broni. 340, no nie za mocny. Ale od razu go dajemy do broni. I będzie to fajne przygotowanko pod klikanie w przyszłym tygodniu tutaj lożków. Jeszcze na tym serwerze. Lecimy dalej. W50 w ogóle mnie interesuje, ile golda. Bo top 2, że dostaniemy, to było pewne. Ale ile golda za tą nagrodę? 500 000 000. Siemanko, zielazek. No, także 50 stat. 50 stat z samego Hellevatora. I zobaczmy, jaki gemik. Prawie 1800. No to... No już tu niektóre nam tysiąc... W ogóle, nie wiem, mam wrażenie, szczerze mówiąc, że gemiki z Hellevatora lecą jakieś słabsze niż normalnie mogą wylecieć. Zobaczcie, nam już tu lecą gemy po 1900. 1800 to norma, a z Hellevatora mamy niecałe 1800. Ale dobra, no mniejsza z tym, lecimy dalej. Tutaj mamy top 3. Tak wyglądały nagrody. No tutaj brązowe tło będzie tragicznie wyglądać. Z tym awatarem i z tym setem, ale jest jak jest. Mi dało bardzo mocny. To może akurat ja miałem pecha. A jaki berylek? O! No ale tu tak samo, no tu już mamy gemy po 1700, a tu niecałe 1700. Dobra, to on pójdzie na jakiegoś pachołka najwyżej. No ale golda też sporo, prawie 40 stat. Lecimy dalej. A, no i widzicie. W58 niestety. Pozostała ta druga pozycja.
Mi pokazywało na kalkulatorze 6,36, a dostałem 5,95, no ale to ten kalkulator to akurat zawyża dość mocno. Także no jest jak jest. No i tu nam z tego co widzę jeszcze bardziej odskoczyli, więc my już praktycznie nic nie kliknęliśmy. W sensie nie wbiliśmy punktów jako gildia więcej, a oni jeszcze trochę wycisnęli. No ale drugie miejsce odbieramy. Zobaczmy jeszcze w ogóle jak nagrody wyglądały. I gemi jaki? 1562. O, tu zobaczcie, tu akurat bardzo mocny gem w porównaniu do reszty. Ale to też pójdzie na jakiegoś pachołka. Odbieraj, Wilczek, odbieraj. Tutaj mamy, no, drugą pozycję. 56 koła przewagi na W60. Ale też bardzo zostaliśmy rozjechani przez World Nightbur. 183 miliony, zobaczmy jaki berylek. Nagrody takie jeszcze wam na szybko pokażę. 1400 gemik. Czy mamy jakieś 1300 jeszcze tu? Nie, wszystkie są 1400+. To też pójdzie na pachołka w takim razie. Pod koniec marca jakoś SKZ. Ja obstawiam 29 marca. Dobra, i S40. Ohoho! Co tu się wydarzyło? Niby tyle punktów straty było. Niby coś nie tak. Ale jednak finalnie top 1. Po raz kolejny. Nie wiem już który raz z rzędu. Przestałem liczyć. Natomiast... Co się wydarzyło? Podmianki śmiecie zrobili. No. Mamy właśnie przykład typowego gracza z The Last Dance na czacie. Można się zapoznać z tym okazem. Jest jak jest. Natomiast dokładnie, po raz kolejny top 1 na tym serwerze. My tu jeszcze troszkę docisnęliśmy. Tak wyglądały nagrody. No i co, odbieramy. Ile tutaj golda? Prawie 500 milionów. Troszkę mniej niż na Mago, ale też bardzo dużo. Odbieramy, no tutaj złote tło pasuje bardzo mocno. Prawda boli. Tutaj złote tło bardzo pasuje. I mamy gemik bardzo mocny również, 1870 prawie. Ale no ja tu mam wszystko 1800+, to pewnie też pójdzie na pachołka. No. Ale 12 tysięcy punktów przewagi, co prawda close. Natomiast mimo wszystko to pierwsze miejsce udało się uzyskać. Także super. I tak się prezentowała ta edycja Elevatora. Troszeczkę przeze mnie skipnięta i opluta, ale no mówię, wychodził EU10, więc się skupiliśmy głównie na EU10. A kiedy Elevator? Gandalf, no ale Elevator się dopiero skończył. Elevator z legendarnym lochem się przeplatają. Są średnio co 3 miesiące bodajże. Więc... No Elevator raczej będzie za 3 miesiące około dopiero. No, także tak się prezentują wszystkie nagrody, wszystkie miejsca na naszych postaciach. Tak jak mówię, w tej edycji Elevatora.